Pani Maria, gdyby Pani mogła opowiedzieć o swojej największej miłości. Ja to zapomniałam. Co to masz w duszy i jak przetwarzasz to na resonatory, na te wszystkie policzki, na wargi, które także śpiewają. Tak. Także się przecież dmuchasz dźwiękiem poprzez wargi. One muszą być namiętne, albo są bezduszne i nie mają żadnego znaczenia. Albo mają tę wyobraźnię, że wtedy myślisz, że całujesz kogoś bardzo, którego kochasz. To ma wibrować wszystko. Przynajmniej u mnie wibrowało. Mogłam śpiewać, byłam bardzo tragicznie smutna i najczęściej starałam się w nim zakochać. Wtedy wchodzili w grę mężczyźni. Już mi duszno. Sobie. Masz cały ten tylko musisz krzyczeć, rycie. Dziewczonko nam umiera. Z głodu umiera. Tak, cały recitacji śpiewasz na przodu. Tak. Zapomniałaś, dobrze. Kochanie, to tak. Nie, mi się wydawało, że nie, pierwszy recitat, ale zmienię, okej. Oh.
Zakochaj się na niej. Dopiero jak jest tak. Nie, nie, chwilkę. Nie, 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 stop. Jak wasza matka, to ojciec stary. Nie ruszaj się na pauzie, trzymaj. To napięcie zrobiłaś znakomicie. Tylko nie psuj sama sobie. Napięcie trzymane, trzyma też widza. Musisz to, patrz. A matka, to ojciec, masz akordy. Trzymaj i otrzymaj, trzymaj na dyrygenta. I na ludzi. I tu maj siłę. Tu jest twoja rozpacz. Ale musisz się otrzymać. Pamiętaj, że oprócz tego trzeba śpiewać nuty nieśpiewane. Tę ciszę zagrać trzeba, proszę. Nie tylko nuty śpiewajcie. Ciszę też śpiewajcie. Mężczyzna, tak pan, Boga kocha mnie, pan musi patrzeć na nią, żeby panią zaraz... Pan tego nie zrobi, to w ogóle nie ma sprawy, no. No tak musi pan patrzeć na nią. Zrobi się pan czerwony i teraz jest pan dobry. Proszę panów, ja mówię, jak tego dzisiaj nie zrobicie, to ja w ogóle rezygnuję. Olgier ruskie posady, skiergieł lachy sąsiady, a ksiądzkiej stud na pannie tą tony. To idziesz tam para, rozwlekaj tej arii, działaś przeciwko sobie, dynamiczniej. Chodź, ta panią była pani moim natchnieniem, bo ja już dzisiaj nie mam troszeczkę energii. Patrzyłam na panią i pani była moim natchnieniem. Za dużo żeś nawet dawała, za dużo żeś się dawała. A jak Eros i Psyche, to znaczy, jak pamiętaj, używaj dużo seksji. Tego, nie robię Eros tego seksji, jakby się to wytłumaczyć. Aha, już rozumiem, o czym nie wstydź się twojego stosunku w drugim akcie tej miłości do tego fizycznie. Janusza. W tym duecie więcej tak. Ekspresyjności, cycka, musimy czuć kobietę. Która się zaprzedała się zmysłom. Ona zwariowała, on jej smakuje. Jak mnie chłop smakował, to ja wiedziałam, jak to mówić. Tak, a więc Igor, admirał. Admirał, który rządził Kubą. To się nazywało rosyjski namiestnik. Ja miałam wielki zachwyt dla niego, ale znowuż ta dusza lokata, która we mnie była, że mężczyzna musiał poczekać. Nigdy w życiu nie byłam taka natychmiast uległa. W związku z czym zaczął mnie gonić. Wpadliśmy do basenu i ostatnimi włosami, cała stopiona wodą, wpadłam do windy, ponieważ basen znajdował się na dachu windy. To była taka cudowna willa. Zjechała przerażony adiutant. Spojrzała, co ja to... Ja mówię, jedziemy do mojego hotelu. I taka olana wodą wróciła do mojego hotelu. Ale zaczęłam myśleć. No i w końcu żeśmy się umówili. Umówiliśmy się tak, żeby nikt nie wiedział, w jaki sposób się spotkamy. I ze względu na jego pozycję i ze względu na moją pozycję.
ale tego ja już opowiadać nie mogę. Znowu mijałem lata. Mam jechać do Moskwy, do Instytutu Polskiego. Jest prezentacja lecia moniuszki jakiegoś. Ja mam operację oka, nie jadę. Dzwoni więc dyrektor instytutu i tak. Wczoraj tu był pan wiekowy. Prosił powiedzieć, że ma na imię Igor. Przyszedł dla pani. Później, chodź kochanie. Może przyjdzie? Nie, nie, ja teraz idę do Poznania, a z babcią jest. Tęsknisz. Ciężko ci. Cóż, takie życie. Rozwinęłaś się, kochanie. Życzę ci przyjemnie. Dalej? Tak. Zobaczmy. Dziękuję ci bardzo.